Słuchajcie, dzisiaj na stole będziemy VFD, takim wyświetlaczem się zajmować. Tutaj mam zasilacz warsztatowy, plus 5V i plus 12V nam będzie potrzebne, no 15 może być nawet. Słuchajcie, chciałbym sobie rozpisać, gdzie mam siatki, gdzie mam anody. Katody to już wiadomo, że jest, to jest grzałka. I tutaj sobie wziąłem sobie z noty katalogowej jakiegoś tam wyświetlacza, którego tutaj często używam, jak jest rozpiska ósemki. Dodatkowo jeszcze ten wyświetlacz ma litery, nie? Czyli alfanumeryczne. Tak jak widać, no dobra, spróbujemy go dzisiaj sobie uruchomić. I tak, z tego co wyczułem miernikiem T2T, to jest grzałka i katoda przy okazji. Katoda. Czyli podłączyłem dwa przewody pod grzanie. No i dobra, to może byśmy podłączyli sobie grzanie. Tutaj 5V. Puszczamy sobie 5V. Wyświetlaczek się grzeje. Tutaj mam zasilacz ten swojej roboty. Tutaj mam zmniejszony prąd na 600 mA. Fu, na 600, na 60 mA w tej chwili. Maksymalne napięcie 15V. I słuchajcie, jest tak, weźmy sobie jakieś dodatkowe przewodziki, lutownice, będą nam potrzebne, dwa przewody jeszcze, albo jeden nawet. I słuchajcie, i teraz tak, z tego co tutaj widzę, to są anody, on ma wspólną anodę na dole, to są, jest 16 anod, 16 cyfr, 16 liter cyfr, nie wiem, znaków. I teraz tak. Katoda to jest wspólny minus. Wspólny minus. I teraz podłączmy sobie tutaj wyjście 15V na anodę. Na anodę. Taką. Zróbmy sobie tutaj kawałek przewodu. No nie mam tych. Tak, nie, jeszcze gdzieś jeden powinien być z krokodylkiem przewód. Miałbym dwa z krokodylkiem, cztery były, to jeszcze gdzieś kable, kto je teraz znajdzie. Dobra, słuchajcie, jest tak, lecimy dalej, podłączmy sobie pierwszej cyfry na przykład, nie, anodę, podlutujmy tutaj sobie lutowniczką, a można to w podstawkę wstawić, ale tam po co, albo inaczej. Złączmy sobie trzy cyfry na raz, trzy anody na raz, trzy anody na raz. Tutaj sobie cynę, to już szkło, także tutaj się nie bójcie, już się nawet grzeje. Bym musiał zobaczyć. Zobaczymy przy 5V, jaki pobór to pobiera, nie? Amperomierz, momencik, jaki to ma prąd żarzenia. 16 cyfr, prąd żarzenia to będzie tutaj, podłączmy sobie tutaj pod amperomierz zasilacz i wyjście, o, 100 mA, słuchajcie, 5V, 100 mA, 100 mA, miliampery, moment, bo mi wyje miernik, plus żarzenia. 100 mA. Mordę strzelił, czyli jest git. 100 mA żarzenie podpięte. Przy okazji pod żarzenie idzie wspólny minus. Wspólny plus to będzie właśnie tak jak mówiłem, tutaj pod trzy anody, trzy pierwsze cyfry. Trzy pierwsze cyfry, nie? I tu musimy zrobić plusa. No jakby się przydał krokodylek. Dobra, podłączmy sobie banana. O, zróbmy to tak. I zapnijmy sobie to w banana. Tak. I będziemy sobie zaraz tutaj rysować na kartce, gdzie mamy ABCD i później będziemy sobie może coś z tego robić. I teraz sterowanie siatki też musimy dać z plusa, tylko nie z plusa żarzenia, no bo to jest katoda.
czy plus czy minus to katodę, to żarzenie możemy oddzielne trawko zrobić 5 V, aby mieć wspólną masę. Wspólną masę na żarzeniu, czystej strony, obojętnie to jest grzałka. Jedziemy dalej, słuchajcie. Podlutujmy sobie jeszcze tutaj kawałek przewodzika do testów i będziemy sobie zaraz rysować tutaj pod tego przewoda, pod plusa anodę, pod anodę, czyli pod 15 V. Zaraz zobaczymy, przetestujemy, przy jaki będzie, przy 12, czy będzie pracować. I po kolei lecimy pierwsze piny i musimy sobie znaleźć plusem anody, czyli 15 V. Mamy plus na dole do tych trzech cyfr pierwszych podpiętych do anody i plusem teraz lecimy po kolei sobie. Zobaczcie, to jest dolny znaczek, tutaj mamy pionowy, środkowy, trzeci znaczek to jest prawy, lewy, o, to będzie, to teraz tak, pierwszy pin od lewej, zobaczmy sobie co tu dalej, o, już się coś rozpięło, plus, plus, co jest? Dupa, panie, żarzenie się odpięło. Przestał działać. Nie no, kurde, co jest grane. Podłączmy sobie plus. Mamy plus. Mamy tu plus, czy nie? Mamy. Żarzenie mamy. Żarzenia nie mamy. Coś tutaj muszę się podpiąć pod zasilacz, moment. O, tak o, w ten sposób. Musimy puścić żarzenie. Ale podejście, ach, będzie po krokodylku zaraz. Plus i minus żarzenia. Tu pak, panie, nie mamy żarzenia, zasilacz spaliłem. Tak jest. 100 mA nie wytrzymał, niemożliwe. Dobra, zaraz sprawdzimy zasilacz. Dobra, ok, słuchajcie, jest wszystko git, to tylko zabezpieczenie temperaturowe. Musiałem go rozebrać i wyciągnąć spod tej płyty. Zadziałało. A więc tak, podłączamy plus żarzenia. Podłączamy 5 V minus żarzenia, ok. Mamy pod te dwa skrajne podpięte, tak jak mówiłem. Podłączamy, teraz już spięliśmy te trzy anody. Musimy sobie wziąć jeszcze jednego krokodylka. Gdzieś tu był. Gdzie żeś ty, kurczę. No przed chwileczką miałem przewód w rękach. Leży, dobra. Podłączamy plus, ustawiamy sobie 15 V, to nie ma się boli, niektóre nawet 20 wytrzymują, 25 albo 32. Pod anody, pod te na dole, ja tutaj sobie rozrysowałem piny tego wyświetlacza, tu mam po 9 pinów u góry, po 8 pinów na dole, czyli 16 cyfr, 16 znaków plusa. I teraz puszczamy sobie na siatki tego plusa z anodowego i oczywiście i dupa jest znowu, no co mu jest, gdzie jest miernik, czy my tu mamy na tym żarzeniu ten prąd, nie mamy, no już ostyk. Przed chwilą było. Minus, plus. No jest 5 V, o co chodzi? Minus, może minus nie łączył. Żarzenie. No nie mamy. O co kaman? Jest 5 V, trzeba rezystancję żarzenia sprawdzić, bo mogłem już posadzić wyświetlacz.
Nie no, jest ok. Czyli ten zasilacz jednak LM szlak trafił. No dobra, weźmy sobie jakieś trawko, kurcze, 5-woltowe, małe. Zamiast tego zasilacza podłączmy sobie tutaj. No dobra, zobaczmy co mamy na żarzeniu. Ale nie one może. Nie ma. Dobra, jeszcze raz. Dobra, nie wiem czy jeszcze raz od początku nie zacząć tego filmu. Słuchajcie, podpiąłem się tutaj z oddzielnego takiego transformatora. Tutaj jeden koniec prądu zmiennego, drugi koniec idzie tutaj, czyli do masy zasilania. I mamy w ten sposób tak, żarzenie podpięte, słuchajcie, grzeje się, znaczy on tam nie czuć, że się grzeje. Bierzemy teraz tak, minus idzie na żarzenie, bo to jest wspólny minus, a tutaj prąd zmienny na drugi koniec żarzenia, anody, trzy anody, tak jak było podpięte i po kolei lecimy sobie i będziemy rysować. Teraz tak, może od tej strony zacznijmy, przecinek. Słuchajcie, obok jest kropka. Nie wiem, widać? Pewnie widać. Już teraz to już na pewno się na ręce mi patrzycie. Dlatego mi tak latają. Przecinek, kropka. Czyli DP naszego wyświetlacza. To jest dwójka z tej strony. DP. Przecinek DP1 sobie narysowałem. I już sobie tutaj teraz długopisa nie ma. Ja cię, chyba niewskazany ten filmik dzisiejszy będzie. Słuchajcie, na czym tam stanęło? Aha, na tym badaniu, po kolei. I teraz tak, podłączone grzałki, no jest ok. Ja już sobie tutaj rozrysowałem, co mam, jak to wygląda, mniej więcej. I teraz tak, po kolei od tej strony. Tutaj są anody 3, pierwsze cyfry podpięte, dolna, później jest piąta, czyli pionowa, ta środkowa, potem jest boczna, jedna, druga, C, wyjście, a pierwsza była D, wyjście, tak? No dobra, lecimy dalej, tutaj są górne, poziome, znaczy przekątne, pionowa, środkowa na końcu. Idę teraz tutaj, górna, czyli A, B, F, później jest kawałek G, pierwsza część, drugi kawałek G, drugiej części. Zaraz będziemy dorabiać do tego sterowanie, słuchajcie. Na mikrokontrolerze i będzie w ten sposób. Na początku będzie jakiś sobie napis, na przykład Radmor. Ryadymyor wejdzie do tego miejsca. Ryadymyor. Potem będzie bargraf. Tutaj wykorzystamy pionowe kreski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, dziewięć, dziesięć. I potem będzie 5 cyfr częstotliwości, czyli będziemy musieli bar graf przerobić na sterowanie w anodzie, tak? No dobra, i teraz mamy tutaj taki schemacik, słuchajcie, tego schemacik sterowania tutaj 7-segmentowym LED-em. Czyli o takim zwykłym 7-segmentowym LED-em. I będziemy musieli sobie teraz tak, sterowanie tu mamy w katodzie, ale ja sobie przerobię to programowo w anodę. Tu będziemy musieli zmienić ten tranzystor na PNP, bo to jest piąta cyfra dodatkowa. Wiecie o co tu chodzi? Już mam zastosowanie tego wyświetlacza. Ten wyświetlacz będzie pokazywał nam tak, częstotliwość, napis Radmor i właśnie ten bargraf, albo tylko bargraf i bez napisu Radmor.
będzie bar graf, tylko wtedy bar graf mogę zrobić na 16 kreskach, czyli na 8 znakach. 16 pionowych kresek. Ostatnia będzie podwójna. Poziomik kresek. Tylko teraz tak, sterowanie będę musiał zrobić w anodzie. Będę musiał zblokować. Dobra, to wszystko jasne. Już wiem, jak to zrobić. Będzie trzeba zabezpieczyć to diodami, zrobić diodowy bar graf, bo to będzie oddzielny układ. Ja chcę wykorzystać połowę tego wyświetlacza do jednej rzeczy, a połowę do wyświetlania częstotliwości. Zaraz pomyślę i przedstawię schemat sterowania tym wyświetlaczem. I to już będzie w następnym odcinku, słuchajcie. Wyświetlacz jest sprawdzony, jest rozrysowany, gdzie co mamy. Tak jak jest tutaj na tej kartce, karteczce czy coś. I trochę było problemów z tym zasilaczem dzisiaj, ale zaraz. Dobra, jak na warsztacie, słuchajcie. Zrobimy do tego sterowanie za pomocą właśnie albo w przełączniku, wykorzystam przełączniki TTL, czyli CD4060. Dobrze myślę? Jakoś tak. Trzeba będzie zobaczyć. Albo tutaj sobie weźmiemy ten schemat. Ja tu zaraz będę w iglu rysował ten schemacik, słuchajcie, do tego. Najpierw na kartce, tak jak zawsze, potem dopiero tam przerysowuję w iglu. I zrobimy, tak zrobimy, że tutaj będzie fajny bar graf taki, a tu będzie wyświetlanie częstotliwości. A wiecie tylko dlaczego te zastosowanie pójdzie tego wyświetlacza? Pamiętacie tego starego Radmora 5122? Którego tam odrestaurowałem go wcześniej. I słuchajcie, to jest sprzęt na fale krótkie i ja go sobie zrobimy, znaczy ja go sobie zrobię na prawdziwego vintage'a. Zobaczcie, tu wejdzie elegancko, tu jest bar graf, auto i skala, to wszystko wejdzie na taki wyświetlacz w tym miejscu. Będzie płyteczka z tyłu, będzie wyświetlało częstotliwość, nie tak jak tutaj, bo wiecie jak ta częstotliwość pokazuje tutaj. No, dla mnie to te Radmory to komuną zajeżdżają, sorry, wybaczcie, ale do sprzętu wartego takie pieniądze, które tutaj co niektórzy sobie życzą za te sprzęty, to pozostawiają dużo do życzenia. Dobra, słuchajcie, będziemy działać. Będzie piękny miernik. Na takim wyświetlaczu. Jak tu już wcześniej powiedziałem, prawie nikse. Do następnego odcinka. Dodam jeszcze, że możecie wspierać ten kanał. Widziałem dzisiaj na Patronite, znowu dwie osoby doszły. Także zapraszam na Patronite Piracze, www.patronite, link pod filmem. Pozdrawiam.